16 maja Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego. Nowe przepisy znacząco zaostrzyły kary za czyny pedofilskie. Po publikacji obszernego, ponad dwugodzinnego filmu braci Sekielskich, zatytułowanego Tylko nie mów nikomu, przez Polskę przetacza się gorąca dyskusja nad pedofilią wśród osób budzących zazwyczaj głębokie zaufanie. Wśród księży. Nowelizacja kodeksu karnego wyklucza orzekanie kar w zawieszeniu i podnosi wymiar kary za czyny pedofilskie nawet do 30 lat pozbawienia wolności. Choć na sali plenarnej opozycja wzniosła transparent z napisem Stop pedofilii, to z całego 145-osobowego klubu Platformy Obywatelskiej zaledwie dwie osoby zagłosowały za zaostrzeniem kar. Nie zagłosowało aż 143 zrzeszonych w tym klubie posłów. Sprawdziliśmy imienną listę głosowań 14 podlaskich posłów. Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej, którzy usunęli z czytników karty do głosowania, ta ustawa nic nie rozwiązuje. Według nich jedynie Państwowa Komisja Śledcza ma szansę wyjaśnić sprawy przedstawione w dokumencie braci Sekielskich i pomóc Kościołowi się oczyścić. W ferworze walki politycznej część posłów kompletnie nie wzięła pod uwagę faktu, że skuteczna walka z pedofilią to nie tylko rozliczenie przeszłości, ale także radykalne działanie przyszłe. Surowsze kary za czyny pedofilskie mogą być tarczą dla ofiar i mieczem na sprawców. Warto też przypomnieć, że obowiązek denuncjacji przestępcy pedofila istnieje w polskim porządku prawnym od niespełna 2 lat. Za zatajenie wiedzy grozi do 3 lat więzienia. Wcześniej na nikim taki obowiązek nie ciążył.